02 Toruń. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017. Fundacja Rok Rzeki Wisły. Bractwo Rycerzy Chorągwi Torońskiej. Fundacja Dziedzictwa Narodowego Tecum et Prote. Chleb na zakwasie, który tutaj rozstawił między innymi swoje stanowisko. Fundacja Gloria Griffin. Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i Strzelectwa Historycznego Dominus. Fundacja Zdrowego Życia ze swoim stanowiskiem gastronomicznym. Transwód Blocki Czesław, usługi żeglowe, statek Wanda. Agencja Artystyczna Powsinoga. Biuro Turystyczne Kopernikana Anna Gajewska. Spes Medieval Market i Spes Histens i Spes Historical Fancy Girl. A patroni medialni to same Radio Wawa, Radio SK, dwutygodnik Tylko Toruń i dwutygodnik Poza Toruń. A na zamknięcie całej listy sponsorów w szalonym galopie rycerze z Golubia Dobrzynia, wielkie brawa! Oni zaraz będą bohaterami naszego pojedynku, naszego zdobywania pięknego, przecudnego przecież zamku Dybu. Drodzy Państwo, pojedynki turniejowe, nim stały się takie, jak my je dzisiaj znamy z historii, przechodziły długą drogę ewolucji. Drodzy Państwo, pierwsze takie starcia zwane były z francuska melee. Polegało to na tym, że grupy rycerzy, grupy pocztów rycerskich umawiały się na wskazanym obszarze, często wyznaczonym wsiami sąsiednimi, często były to cztery skrajne wsie i obszar wyznaczony tymi skrajnymi wsiami był terenem gry i zabawy melee. Walka na ostre. Walczono do ostatniego zdolnego trzymać oręż w ręku. Często doprowadzało to do wielu kontuzji, do wielu zgonów. Niestety cierpiało na tym wojsko, bo rycerze kontuzjowani nie byli zdolni stawać na wezwanie królewskie. Na prośby królów, na prośby książąt i przede wszystkim za sprawą postawy Kościoła katolickiego wprowadzono pewne regulaminy, które ograniczały te barbarzyńskie igrce rycerskie. Przy tym ludność cierpiała wielce, płody rolne były niszczone, wsie były palone. Jedynym azylem dla utrudzonych rycerzy były tereny cmentarzy i kościołów. Lekko poprawioną formą tej walki melee był bochurt. Bochurt, czyli walka na tempę. Mniej wówczas było kontuzji, mniej zabitych, ale wciąż było to wielce druzgocące przedsięwzięcie, wielce niszcząca zabawa dla wsi i małych miasteczek rozłożonych gdzieś na terenach Francji i Niemiec. Był to wiek XI. I za sprawą światłych ludzi epoki wprowadzono wreszcie pojedynki turniejowe o ustalonych zasadach, gdzie walki były prowadzone honorowo, dzisiaj byśmy powiedzieli językiem fair play. Rycerze stawali w szranki. Szranki to te długie płoty oddzielające rycerzy od siebie. Dodatkowo, jak Państwo widzą, przygotowane są tu kopie. Kopie średniowieczne sięgały swoją długością zdecydowanie ponad 4 metry. Były to długie, drewniane, posiadające na końcach specjalne ostrza. Ostrze bojowe było zakończone grotem, ostrze turniejowe było zakończone swoistą łapą, która pomagała utrącić rycerza z siodła. Dzisiaj przed Państwem dwaj rycerze, którym przyszło stawać w tej honorowej walce. Jeden reprezentuje siły obrońców. To Marcin Erbu. Reprezentuje słynne rody Wieniawów. Herb Wieniawa, znany też jako Bawola Głowa lub też Zabrze, Żubrze. Wiele odmian nazwy jest tego herbu. Wiele rodów pieczętowało się tym herbem. Między innymi Długoszowie i ten właśnie Jan Długosz, Leszczyńscy, król Stasiu Leszczyński.
Drodzy Państwo, herb znany podobno według legendy od XI wieku. Natomiast pierwszy raz zmiankowany w źródłach w 1382 roku. Marcin Herbu Pieniawa. Zawołanie herbu Zabrze lub Pawola Głowa to Pieniawa. Stawać naprzeciwko niemu będzie słynny w całej Brandenburgii rycerz Andreas de Sztur, którego słynny pradziad w XIII wieku był współzałożycielem zakonu rycerzy dobrzyńskich. Był to zakon, który założony został przez biskupa Chrystiana, pierwszego misyjnego biskupa Prus, który starał się za sprawą misji pokojowej zaprowadzić chrześcijaństwo w Prusach. Niestety nie dane mu było. Źli Prusowie pojmali go. Szczęściem poczet rycerzy dobrzyńskich, który założył wspólnie z księciem Konradem Mazowieckim, cudem ocalał. Później niestety został wmieszany w zatargi z krzyżakami. Andreas de Sztur, słynny rycerz z Brandenburgii, zwycięzca wielu turniejów rycerskich. Chluba Niemiec, chluba zakonu krzyżackiego. Nie wiem, czy Państwo to słyszeli, ale Marcin Herbu Pieniawa udławił się końskim włosiem i pluje. Niezwyczajny alergik za to widać. Drodzy Państwo, rycerze są już gotowi. Ja myślę, że czas już skończyć te słowne waśnie. Panowie, przejdźcie do czynu. Pokażcie nam tu wszystkim zgromadzonym, obrońcom, jak i nam tutaj próbującym zdobyć ten zamek, że sprawa jest postawiona na ostrzu nie noża, a już ostrzu kopii. Zwycięzca, panie starosto, mości Aleksandrze, bierze wszystko. Oto rycerz herbu Szczura, jego matka była królikiem. Powiedział, co wiedział. Bo nasz rycerz nie bierze wszystkich kobiet, on je starannie wyselekcjonizuje. A potem będzie je selekcjonował. A potem będzie je rozmrażał. Żeby przy tej selekcji się nie pomylił i za kozę się nie wziął. Drodzy Państwo, mości starosto, mości rycerze zakonni, mości komturze, rycerze gotowi. Konie będą wprowadzane w szranki. A wasi rycerze są zakonni, a nasi na koniach jeżdżą, a nie za koniami. Proszę bardzo, wędrują. Wystartowali, poszli, pierwsze starcie. Wow! I oto wielki rycerz Maciej po raz pierwszy skruszył kopia, więc to punkt dla niego trzeba zaliczyć. Rycerz Maciej! Rycerz Maciej! Nasz Andreas zwyczajnie dał fory waszemu Marcinowi. Chyba dał fory! I to dość tęgo, jak tu czuję. Wszyscy chyba to czują. I nawet ten koński obornik tego nie zakryje. Ja myślę, że po tej całej bitwie udostępnimy ci łaźnię i taką na zamku prawdziwą, żebyś z niej skorzystał, a po tej łaźni dopiero nauczymy cię manier. Tak jest, po tej całej bitwie, którą wygramy, to se sam udostępnię wszystko i to nie tylko na Facebooku, ale wezmę wszystko, co mój pan zdobędzie na was. Gadaj zdrów. Drugi najazd. I drugi punkt. 2-0. Rycerz Maciej. Zamek dybu. Ma bić szczura! Od tego czasu szczury stały się dobrymi zwierzętami laboratoryjnymi. Można na nich ćwiczyć wszystko, poczynając od trafień kopią, a kończąc na leki na poważne, męskie i inne przypadłości, które to rycerze ze Szczurolandii, jak widać, po zapachu i po tym, co w pory dawali. No, nie obce im to było. Nie obce było, ale nas interesuje umiejętność walki. Wierzymy, że w trzecim starciu nasz Andreas utrąci waszego Marcina z siodła i ziemię gryzł tu będzie na naszych oczach.
proszę, proszę, haha. A jednak, głupio ci, łyso? Nie, jedno, jedna skruszona kopia jeszcze wiosny nie czyni, mój drogi. A nawet jeśli myślisz, że gol na wyjeździe liczy się podwójnie, to nadal jest 2-1 dla rycerza Macieja. Właśnie, właśnie. Może 2-1. Może i 2-1, ale my ciągle wierzymy, że ten najazd ostatecznie pokaże nasze zwycięstwo. Tak, tak, wierzcie, wy macie w takim razie wróżbitę Macieja, my mamy rycerza Macieja. My nie musimy wierzyć, my trzymamy się faktów. 2-1 dla rycerza Macieja. Tak, tak, Macieju, Macieju, swoją łaskę okaż, najmilszego pokaż. Stop, stop, kopię do góry. To było przypadkowe draśnięcie, oczywiście nie liczymy, bo nie liczymy. Nie liczymy, nie liczymy. Jesteśmy fair play do końca, rzeczywiście był komunikat unieść kopię, ale rycerze po prawdzie niewiele słyszą pod swoimi hełmami. Trzeba jednak mimo wszystko mieć wyrozumiałość, kuni. Mimo wszystko, wielkie brawa dla obydwu rycerzy, bo fair play do końca. Widzowie z Nieszawy, z Torunia, okażmy radość, ale oto w ostatnim starciu. Ostatni najazd, proszę, obopólne trafienie. Obopólne trafienie, a więc 3-2. 3-2. 3-2 dla waszego rycerza. Przyznać to muszę, ale, ości starosto, myślisz, że zamek nie jest nam na myśli? Myślisz, że nie chcemy go tutaj wziąć? Może w tej walce? Zostaje na razie w końcu. Ale honoru, damy wam kilka godzin na ochłonięcie. My zastanowimy się, co dalej. I tak rady nie dacie. Aż w rynku. Prywało. Nasi są najwężniejsi. Polska wydała ich ziemia. Nie macie. Najwyższy. Tym bardziej, że nasz rycerz twardo i realnie stąpi po ziemi, bo w herbie przecież tradycyjne polskie zwierzę, tura nosi, a nie jakiegoś smoka, co to jeno w legendach i bajkach dla dzieci. Bohaterem być mógł.